Pamiętam właśnie ten mecz. Z tego co pamiętam, chyba siedziałem przed telewizorem z tatą i oglądaliśmy wspólnie ten mecz. Co ty gadasz? Żartuję oczywiście. Temat? Rok 1999. Coś mi to mówi o tobie. I zaczynamy od pierwszego pytania. Panowie, w 1999 roku padła bramka numer 1000 w historii reprezentacji Polski. Kto ją zdobył? A. Wojciech Kowalczyk, B. Jerzy Brzęczek, C. Tomasz Kłos. Myślę, że był to Wojciech Kowalczyk. Pamiętasz ten mecz? Nie do końca, nie. To będzie szczelanie teraz. To szczelam w C, nie? No to tutaj rację ma Miłosz, był to Wojciech Kowalczyk. Pamiętam właśnie ten mecz. Z tego co pamiętam, chyba siedziałem przed telewizorem z tatą i oglądaliśmy wspólnie ten mecz. Co ty gadasz? Żartuję oczywiście, złoty strzał. Gratulacje, gratulacje Miłosz. 1-0 dla Miłosza. Idziemy z pytaniem drugim. Panowie, 16 marca 1999 roku ruszyła emisja pewnego serialu komediowego. Całe 15 dni miałem. Co to za serial? A. 13 posterunek, B. Świat według Kiepskich, C. Miodowe lata. Stawiam na Miodowe lata. Ja w ten 13 posterunek. Żaden z was nie ma racji. Nie. Jest to Świat według Kiepskich. Wykluczyłem to. Które drużyny w sezonie 98-99 spadły z ówczesnej ekstraklasy? A. GKS Bełchatów i GKS Katowice, B. ŁKS Łódź i Lech Poznań, C. Krze Ostrowiec i Raków Częstochowa. Moim zdaniem była to odpowiedź C. Ja stawiam na B. Niestety. GKS Bełchatów i GKS Katowice. No nie, no po czemu ja za pierwszym nie idę tropem zawsze? Pamiętałem, że GKS Katowice chyba w 2002 czy 2003 spadł. Nie? Ponownie. Tak jakoś to kojarzyłem. Na razie. No nie, no tak było. Ja pamiętam jeszcze, jak była w ekstraklasie, poważnie. Panowie, który film zdobył Oscara za rok 1999? A. Zielona Mila, B. Titanic, C. American Beauty. A. C. Odpowiedź C. Brawo, brawo Miłosz, American Beauty. Zielona Mila w tym samym roku była nominowana. Titanic wcześniej? Zdobył wcześniej Oscara. Tak myślałem właśnie. Trener reprezentacji Polski Jacek Magiera w sezonie 98-99 grał w A. Rakowie Częstochowa, B. Krakowi, C. Legii Warszawa. Ja już mam odpowiedź, jak powiesz teraz moją, to muszę ją powtórzyć. To ja wykluczam Krakowie. Nie no, mój pierwszy trop znowu ten Raków, nie? Ja nie, odpowiadam, Raków, że już Legia. Legia Warszawa. No nie, no kurde. Sezon później trener Jacek Magiera poszedł na wypożyczenie do Widzewa, a w Krakowie grał na zakończenie kariery praktycznej. Pytanie numer 6. 18 sierpnia 1999 roku reprezentacja Polski rozegrała w Warszawie mecz z Hiszpanią, przegrany 1-2. Kto strzelił jedynego gola dla naszej kadry? A. Tomasz Iwan, B. Tomasz Hajto, C. Tomasz Kłos. Tomasz Kłos odpowiada. Myślę, że to też będzie ta odpowiedź, bo drugi raz jest Tomasz Kłos. Też tak myślałem, też ten tropem widzę. No to ja też. Nie? Ale ja to samo myślałem, nie? Udało im się. Widzę, w Łódź w 1990 roku mierzył się z AS Monaco w drugiej rundzie Pucharu UEFA. Polska drużyna A. Awansowała, B. Nie awansowała. Nie awansowała. Jak był to Puchar UEFA, to też mi się wydaje, że nie awansowała. Brawo panowie. Właśnie w tym sezonie, w tym roku Widzew Łódź odpadł z AS Monaco. Przegrali mecz o awans. Co, mamy ostateczny wynik. 4-1 wygrywa Miłosz. Dzięki. Poza ciętym boju. Dzięki. To było mocne starcie. Wszystko ustawione. Mocne starcie. Panowie, spotkamy się za chwilę w dogrywce. Dogrywka będzie jutro o 21:00 na Instagram TV. O czym? To przekonajcie się, czekajcie na nas na Instagramie. Będzie ciekawie. Dziękujemy. Dziękujemy.